Dzień dobry, Iwona Kutyna, zapraszam na Onet24. Klub PiS chce, żeby podczas posiedzenia Sejmu szef MSWiA przedstawił informacje na temat ugrupowań, które mogą propagować totalitaryzm. Superwizjer TVN24 ujawnił wyniki dziennikarskiego śledztwa dotyczące działalności niektórych polskich środowisk narodowych, m.in. Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Szef MSWiA Joachim Brudziński rozmawiał na ten temat z ministrem sprawiedliwości. Sprawą zajęła się prokuratura, która wszczęła śledztwo. Małopolska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o śmiertelne potrącenie trzyosobowej rodziny w Świdniku. Odnaleziono też samochód, którym jechali podejrzani. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Na poboczu drogi znaleziono ciała trzech osób, dwojga rodziców oraz ich 10-letniego dziecka. Rodzina została potrącona przez kierowcę, który po zdarzeniu nie zatrzymał się i nie udzielił im pomocy. Zatrzymani to dwaj mężczyźni w wieku 17 i 21 lat mieli zeznać, że wieczorem, kiedy doszło do wypadku, pili alkohol. Nie było mowy o ustępstwach ze strony Polski dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości. Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem podsumował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polska realizuje reformy, które zostały wprowadzone w życie. Będziemy obserwować, jak one są realizowane i myślę, że będzie później chwila do refleksji, powiedział szef MSZ-u. Jak poinformował, Polska odpowie Komisji Europejskiej do 20 marca, czyli w przewidzianym terminie. Tyle bowiem Komisja dała Polsce na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Tysiące osób wzięło udział w wiecu na stadionie piłkarskim w Las Vegas, demonstrując na rzecz praw kobiet i równości oraz przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa. Marsz kobiet pod hasłem Siła dla wyborów odbył się dzień po tym, jak tysiące kobiet i wspierających je mężczyzn wyszło na ulice wielu amerykańskich miast. Data nie była przypadkowa. 20 stycznia przypadała pierwsza rocznica inauguracji prezydenta Trumpa. Według mediów masowe demonstracje pokazały, że gniew kobiet po wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich jest wciąż namacalny. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.